Dzisiaj jesteśmy w jakim miejscu, patrząc na Twój biznes? W moim miejscu, fizycznie. Patrząc na mój biznes, jesteśmy w momencie, w którym wiele się reformuje w moim biznesie. Moment kryzysu, ale też troszeczkę mam wrażenie, że moment rozwoju. Kryzys i rozwój teoretycznie nie zawsze idą w parze, chyba że z jakiejś perspektywy na to się patrzy. Człowiek myśli sobie, w sumie to dobrze, że byłam prawie na samym dole, bo to mi pozwoliło spojrzeć na mój biznes zupełnie inaczej. Czy COVID sprawił, że ty na tego swojego bejka, który tak naprawdę młodziutki jest, spojrzałaś zupełnie inaczej? Sytuacje kryzysowe bardzo wymuszają tak naprawdę szukanie alternatywnych, elastycznych rozwiązań i pobudzają kreatywność. W tym momencie jestem w takim założeniu, że chciałabym bardzo funkcjonować tak, żeby nie zależał mój biznes od absolutnie ruchu stacjonarnego, co jest w tej chwili tak naprawdę anulowane. W naszym przypadku to wrażenie w zasadzie niewiele zmienia, a okazuje się, że może być bardziej generowaniem straty niż przynoszeniem potencjalnego zysku. Co takiego się zmieniło w Twoim podejściu do wysyłania towarów z uwagi na COVID właśnie? W zasadzie wróciłam do korzeni. Rozpoczynając biznes, wysyłałam ciastka kurierem, ale zawsze drżąc o to, w jakiej formie dojadą do klienta. To jest też bardzo pracochłonny i czasochłonny proces, ponieważ pakowanie każdego pojedynczego ciastka w te osobne pakunki to jest bardzo, bardzo żmudna praca. Natomiast w tej sytuacji absolutnie nie kręcę nosem i z przyjemnością pakuję te zamówienia i tak naprawdę cieszę się, że są chętni. Wysyłam w tej chwili i w Polskę, i za granicę, nie mając w zasadzie, nie szukając innych rozwiązań na miejscu, ponieważ nas sytuacja absolutnie to zmusiła. Czyli nagle Agata musiała zaufać tym, którzy biorą te twoje precjoza i wysyłają dalej. Uznałaś, że może nie zepsują. Tak, tak. Ale też jesteśmy takim kurierem dobrych wiadomości, bo działamy w tej chwili z Anią z marki Cudowianki, której kartki dołączamy do naszych zamówień. Ja też ręcznie te kartki wypisuję, wysyłając niespodziankowe zamówienia, więc czuję się takim pośrednikiem w tych relacjach. Czy dzisiaj twój biznes żyłby jeszcze, gdyby nie otwarcie się na to, że to, co zrobiłaś, co miałaś prawo robić, możesz wysłać w zupełnie inny sposób niż do tej pory? Myślę, że próbowałby przetrwać w takiej funkcji wynosowej, natomiast to jest niestety trudne. My też jesteśmy małym lokalem, jesteśmy też lokalem, który dopiero buduje swoją pozycję na rynku, więc nie mamy jeszcze aż tak ogromnej społeczności tych stałych klientów, którzy by nam zapełnili ten tydzień wynosowych zamówień, bo też mieliśmy bardzo dużo osób, które po prostu chciały być, przebywać w tym miejscu. Więc też to jest też argument, który w tym momencie przemawia za tym, żeby się nie otwierać całkowicie. Mhm. Jest sporo biznesów, które musiały tak podzielić swoje zespoły, żeby gdyby ewentualnie w którymś z nich pojawiło się ryzyko zakażenia lub samozakażenie, no to firma, jeden zespół odcina, ale drugi może robić to, co robi. Jak ty sobie z tym poradziłaś, jak tym zarządziłaś? Nasza przestrzeń jest na tyle mała, że nie mamy możliwości pracować równocześnie, jeśli chodzi o przestrzeń pracowni cukierniczej. Więc idea jest w tej chwili taka, że będziemy pracować jedna osoba na zmianie, a druga osoba będzie obsługiwać klientów w kawiarni. Na ile dzisiaj, jak popatrzysz sobie nawet z perspektywy czasu, może nie takiego długiego, bo to raptem 2-3 miesiące, to co było twoją wartością i to czego pilnowałaś, czyli taka bliskość z klientami sprawiła, że oni w tym kryzysowym momencie dali ci siłę i jakąś taką wiarę w to, że jednak są niezależnie od kryzysu? Absolutnie. Ja bardzo doceniłam te relacje, które udało się zbudować w zasadzie w niedługim czasie, ale okazało się, że one są bardzo silne, bardzo bliskie i bardzo trwałe. I w tej chwili, kiedy my się zamknęliśmy na samym początku, zupełnie też na klientów, bo ja osobiście potrzebowałam tego czasu, żeby się zastanowić, co ma sens, co nie ma sensu, żeby nie rzucać się chaotycznie w nagłe rozwiązania. I to od strony klientów wyszło zapotrzebowanie na nasze produkty. Oni sami sugerowali, że spotykajmy się co tydzień w tym okienku i pozwólcie nam zamawiać coś, więc oni nas napędzali. Tylko to jest, Agata, powiedzenie, dajcie nam trochę swoich produktów, bo wiemy, że dzięki temu, że my je kupimy, nawet jeżeli zjemy je w domu, a nie u was, to wy przetrwacie. Czy to jest już przywiązanie do produktu jako takiego? Ja myślę, że i to tak naprawdę. Bo okazuje się, że to jest bardzo dziwne, to jest to, czego się nie spodziewałam, że podczas kwarantanny zyskaliśmy stałych kwarantannowych klientów, których nie było z nami wcześniej.
Ja nie jestem od początku kwarantanny i są co tydzień. Jak będzie wyglądał kolejny krok, skoro zakładam, że nie wracasz już do tego, co było, czyli nie przestaniesz odmawiać wysyłek za granicę czy w Polskę? Tak, zdecydowanie ciastka wysyłkowe są w tej chwili, można powiedzieć, że podstawą działania. Ja też budując biznes i otwierając stacjonarne miejsce, myślałam o tym jako o biznesie, który ma dwie nogi. Jedną właśnie są personalizowane ciastka tworzone przeze mnie, a drugą jest cukiernia, kawiarnia. W tym momencie jedna noga jest całkowicie odcięta i próbuję sobie radzić na tej drugiej przestrzeni. Więc to zdecydowanie, natomiast jest wokół tego też cały obrom logistyki, formalności, komunikacji, który rzeczywiście jest czasochłonny i ten czas wolałabym przeznaczać na tworzenie produktów czy komunikację. Dlatego też tworzę w tej chwili platformę e-commerce'ową, która pozwoli mi kontaktować się z klientami w sposób sprawniejszy, a jednocześnie będzie cały czas przestrzenią do komunikacji bieżącej i będzie nam po prostu łatwiej i szybciej działać. Czyli wchodzę do wirtualnego bejka, wybieram sobie spółki to, co chcę, to ląduję w nim koszyku, nie koszyku, płacę Agacie, Agata to widzi, nie musi tego ręcznie robić, dzięki temu ma więcej czasu na plotki przy oknie. Świetny pomysł. Tak, myślę, że to oszczędza realnie kilka dni mojej pracy w tygodniu. A jeszcze chciałabym funkcjonować tak, żeby produkty mogły być i odbierane osobiście i wysyłane, czyli można zamówić ciasta, rzeczy świeże i można zamówić wysyłkę kurierską z kartkami, z dedykacją w różnych formułach. Co jeszcze chciałabyś zmienić, widząc, że tak naprawdę twoja publiczność jest wierna? Ty też musiałaś się szybko przećwiczyć i odważyć zrobić nowe rzeczy. To co jest twoim kolejnym pomysłem na to, żeby ten bake niósł się już nie tylko w Warszawę, już nie tylko na Puławską, choć wiem, że i tak jest długa, ale jeszcze dalej? Linia produktów, o której wspominałeś, produkty Bake Away, to są słoiczki, w których przygotowujemy nasze kremy, nasze produkty, których używamy do ciast, bardzo wysokiej jakości, fantastycznie doprecyzowanych recepturach i chciałabym jeszcze stworzyć taką możliwość, żeby one również były wysyłane, bo o to faktycznie klienci nas pytają, czyli sprzedaż fizycznych produktów również wysyłkowo, ale też mam parę pomysłów na tworzenie troszeczkę innej elektronicznej rzeczywistości. Między innymi chciałabym stworzyć taką przestrzeń, która pozwoliłaby mi też opowiadać historię nie tylko swoją, ale kobiet, które żyją z pasją, żyją po swojemu. Widzę, że jest na to ogromne zapotrzebowanie, bo moja społeczność, bardzo duża jej część, mojej społeczności instagramowej przede wszystkim, bo to jest główne medium, którym się posługuje, jest ze mną dlatego, że inspiruje je moja historia, historia zmiany, porzucenie zawodu prawnika, rozpoczęcie własnego biznesu. I to jest też takie z jednej strony moje poczucie misji, ale z drugiej strony też chęć angażowania różnych biznesów i pomagania sobie nawzajem. Nawet teraz, kiedy tak naprawdę musiałaś im pokazać, że własny biznes, szczególnie w takim momencie, też potrafi zaboleć? Ja myślę, że właśnie teraz. Właśnie teraz, bo uważam, że osoby, które się chcą decydować na własny biznes, świetnie, że na etapie decyzji mają taki okropny kryzys, który pokazuje, że są najróżniejsze sytuacje na drodze biznesowej, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Ja jako z wykształcenia prawnik jestem absolutnie w ryzykach i zawsze widzę ryzyko wszędzie, ale takiego ryzyka bym absolutnie nie przewidziała, startując własnym biznesem, a jednak ono jest. Więc ja chcę pokazywać te momenty satysfakcji, radości, sympatii klientów, ale też pokazywać to, że jest cholernie trudno i tak naprawdę to jest trochę gra o to, czy będziemy, czy nas nie będzie. Bo na ten moment jeszcze jesteśmy, ale sytuacja aktualnego odmrażania pokazuje, że to jeszcze nie jest start. To jeszcze potrwa. To powiedz na koniec, Agata, jeżeli decydujesz się na jakąś wersję e-commerce'u w odniesieniu do bejka, który jest, wiesz, wytmuchany, wychuchany, taki bliski, taki personalny i taki spersonalizowany też, to na ile ta technologia jednak będzie dawała ci możliwość bycia blisko z tymi, którzy na to czekają? Szczerze mówiąc, dla mnie to jest jedynie różnica w formalności tak naprawdę polegającej na płaceniu i na wybieraniu produktu, bo ja w kontakcie stałym z moimi odbiorcami jestem w wiadomościach prywatnych, mówię do nich, staram się być z nimi na bieżąco, natomiast ja i tak z Instagrama odsyłam ich do maila, więc będzie mi po prostu łatwiej odesłać ich linkiem i im będzie łatwiej opłacić zamówienie, dostać potwierdzenie, być na bieżąco. I w tej chwili to jest moje ogromne marzenie, bo ja bym chciała z tych formalności wyjść, po prostu robić ciastka. Agata, Bake My Day. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Yeah.